Piotr Merchelski, dzień dobry, jest niedziela, 20 dzień lutego. Przed nami mecz 16 serii PGNiG Super Ligi Piłkarzy Ręcznych. Chrobry podejmie Energę MKS Kalisz, czyli starcie w środku ligowej tabeli. Biało-czerwone stroje Chrobrego Głogów. Jamio teraz faulowany przez Kusu, ale mimo tej asysty obrońców był blisko Kacper Adamski. Kacper Adamski na lewym rozegraniu, szpera właśnie do Adamskiego, ze skrzydła właściwie rzucał Adamski, najlepszy. Muszą śpieszyć się z wykończeniem tej akcji goście z Kalisza. Kacper Adamski teraz fantastycznie w środkowym sektorze. Zmienił też Rafała Jamieła Wojciech Matuszak na prawym rozegraniu. Jest też zmiana na kole, Bartosz Skiba, więc sporo rotacji zastosował teraz Witalii nad Tomasz Klinger do Paterka, Matuszak. Klinger sam przez środek trafia, ależ bramka. Kamyszek szpera do skrzydła, Drej, ależ teraz rzut Tomczak. Machowiejew nie chwycił piłki, jest przechwyt, nie ma trafienia, bo w bramce Mikołaj Krekora, on zastąpił Łukasza Zakretę. 15 do 12, zapraszam na drugą część już teraz. Pierwszą połowę rozpoczął na prawym skrzydle Michał Drej, ale teraz już Mateusz Góralski i dwie bramki w drugiej części meczu to właśnie trafienia jego autorstwa. Widzimy, jak haruje w defensywie Bartosz Skiba, zawodnik z numerem 78, ależ teraz zaskakujący rzut, obniżył rękę Marek Szpera. Miał doskonałą sytuację Anton Otrezow, nie skorzystał z niej jednak. Teraz szczęście po stronie Rosjanina. Ależ teraz ładnie to rozegrali gospodarze. Gonią rywali. Chrobry chciałby odskoczyć. Znów prowadzić różnicą czterech bramek. Atak jest tylko plus jeden. Tomasz Klinger. Otrezow. Otrezow przez Kacpra Grabowskiego. Grabowski! Ależ to zrobił teraz. Jest Matuszak, Matuszak szuka koła, fantastycznie Jakub Orbik, gra pasywna, to sygnalizują sędziowie. Pilitowski zdecydował się na rzut, ale czy trafią gospodarze? Otrezow, tak jest, trafia Rosjanin, jeszcze kilka sekund zostało gościom do dokończenia. Mateusz Góralski rzuca, ale broni Anton Derewiankin. Kontra Kacper Adamski, to nie był z pewnością super mecz rozgrywającego Energię MKS-u i reprezentacji Polski. Ten rzut karny to potwierdza. Na tej prawym skrzydle cieszy się Tomasz Kosznik, bo to bardzo ważny rzut. Musi trafić Bartłomiej Tomczak, no ale 36-latek nieraz rzucał w takich sytuacjach, ale teraz myli się skrzydłowy Energii MKS-u Kalisz, były gracz Górnika Zabrze, a tak cieszy się Chrobry Głogów. Dwa punkty zostają w głogowskiej hali, dwa punkty na koncie Chrobrego. Tak jest, Rafał Stachera wybrany najbardziej wartościowym graczem tego meczu. Widzimy, jak cieszy się Chrobry Głogów, jak cieszą się głogowscy kibice. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejne emocje w Emocjach TV. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia.